Kibice Legii myślą tygodnie, co napisać, kupują za kasę farby. Polish Fans TV. Wspiera nas spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Jedną z opraw zaprezentowanych przez kibiców Legii Warszawa na meczu z Górnikiem Zabrze była ta poświęcona rywalowi ze Śląska. Na choreografię składał się transparent z hasłem: fatalna sytuacja w Odrze, przyczyną gówno w wiodrze. Na środku pojawił się wizerunek zmęczonej kobiety w biało-niebiesko-czerwonych barwach, piorącą koszulkę, trójkolorową szachownicę Lukasa Podolskiego z numerem 10. Do tego przy kobiecie odpalono zieloną świecę dymną sugerującą odór. Na tę choreografię odpowiedział sam Lukas Podolski, który na Twitterze zamieścił taki oto wpis: Słojki, nauczcie się geografii. Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać, że Leta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was czajka i to gówno, co wam płynie pod nosem. Szacunek, że wydajecie kasę na farby, żeby mnie promować. Fajnie wyglądała ta dziesiątka dzięki wam. Roman Kołtoń w programie Prawda Futbolu bezpośrednio zapytał Lukasa Podolskiego o tę sytuację. Zobaczcie fragment. No właśnie. Ja bardzo kocham odprawę, obojętnie na jakiej stronie to są. Po kibice no, tygodni tym sobie myślą, co można napisać na jaki mecz. No i jak mówiłem przed chwilą, że ja kocham takie mecze i gram profesjonalną piłkę jak zaczynałem, jak miałem 17 lat, ja z tym żyję. I na całym świecie, gdzie grałem, to znam te derby, to znam te ważne mecze. No i ja nie jestem taki, że jak jakaś odprawa jest, albo coś napisane dla mnie, że biegam do szatni i płaczę i dzwonię do mamy i mówię: mamo, ktoś mnie tam wyzywał, albo ktoś tam coś powieszył, nie gram meczu, tylko to są emocje. To jest ta piłka nożna i z tym trzeba żyć. Ja takie mecze kocham, ja takie mecze lubię. No i szkoda, że nie było mnie na boisku, bo by na pewno tam się jeszcze trochę więcej działo. Ale mam nadzieję, że jeszcze parę takich meczów fajnych będzie w mojej karierze. No i co do tego, jedziemy dalej. I jak napisałem zawsze, ja to widzę jak szacunek, że kibice Legii myślą tygodnie, co napisać, kupują za kasę farby, malują i to dla mnie szacunek, że Podolski, że myślą kibice, inne kibice drużyny, że myślą o Podolski i coś tam napiszą, malują i to ja widzę jako szacunek i jeszcze raz dziękuję. Poldi, bardzo, bardzo fajnie ta gra między kibicami. Dobrze, że te piłkarze się od tego nie dystansują, a w niej uczestniczą. To jest wielka rywalizacja. Nie, ale Roman, to tak jest. My zawsze to takie wieśnimy na górę. To są, każdy kocha swój klub, każdy coś tam wisi, każdy coś tam napisze i to byłoby szkoda, jakby każdy by szedł jeden kierunek. Ja jestem za Górnikiem, inne są za Legii, drugie są za innym klubami. No to tak jest i z tym trzeba żyć i takie gerki jak są, albo coś się wpisuje, to ja takie coś kocham i takie coś powinno być, takie charaktery powinno być w piłce nożnej. Więcej do obejrzenia na kanale Prawda Futbolu. Link w opisie filmu. To już kolejny raz, kiedy piłkarz Górnika odpowiada na zaczepkę lub sam zaczepia kibiców, czy to Legii Warszawa, czy Piasta Gliwicy. A przed Zabrzanami już 1 września pucharowy pojedynek z Chorzowskim Ruchem. Co sądzicie o zachowaniu Lukasa Podolskiego? Zapraszamy do merytorycznej i pozbawionej chamstwa dyskusji w komentarzach. Jeśli chcecie zobaczyć na kanale kibicowską relację z tego meczu, to koniecznie zostawcie łapkę w górze pod filmem. Zachęcamy też do subskrybowania największego kanału kibicowskiego w Polsce. W momencie publikacji filmu jest już was ponad 167 tysięcy. Dziękujemy, trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem polishfansTV 5% rabatu.